Mam dzisiaj dla Was zimowy makijaż, także zapraszam do oglądania. Na twarzy mam już nałożony podkład i korektor. Pierwsze co zrobię, to zrobię brwi. Szykujemy sobie teraz bazę pod cienie. Lekko ją rozgrzewam w palcach. Niech ta baza sobie trochę poczeka, niech sobie posiedzi chwilę na oku. A my zabierzemy się za konturowanie. Nie, ja dzisiaj będę sobie ocieplać tą twarz. Może nie tak bardzo konturować, co? Ocieplać! Przechodzimy teraz do oczu, które już się zagruntowały. Teraz sobie trochę rozjaśnić make-up. Dajemy tego łobuza. I teraz będziemy rozcierać czystym pędzelkiem. Jeszcze tego na linię rzęs. Jedyny błyszczący akcent, który użyjemy sobie do makijażu oka, to będzie oto. Zabieramy się za rzęsy. Jak to mówimy, Kamil, wcięsy. Wiecie co, z racji, że mam te cienie takie pod oczami, to spróbuję sobie korektora z Lily Lolo. On jest taki w pudrze, w pryszku, więc może będzie się trochę lepiej komponował z tym, co mam na oku, a te cienie moje nie będą tak widoczne. Może użyję sobie do tego takiego puchatego pędzelka. Też nie wiem, czy to jest dobry ruch. Pewnie powinnam to zrobić takim mniejszym pędzelkiem, no ale dobra, już się żyje. Co mi tam? To nie ryzykuję, to nie pije szampana. Przechodzimy do, myślę, że do czego? Różu. Róż będzie taki rose gold. I teraz hicior tego makijażu, czyli szmineczka z Golden Rose. Nie byle jaka, bo metaliczna. Kolory to jest piątka. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się.